policja też jeszcze żyłeś, Michała, jak przyszła do ciebie do domu w Szkocji? No wtedy nie było miło i przyjemnie. Tym bardziej, że podejrzewano mnie, że bije żonę, więc tym bardziej. No, może wyjaśnimy, o co chodzi, bo no, była to sytuacja niecodzienna. Oglądaliśmy mecz Ligi Mistrzów, gdzie Robert Lewandowski strzelił bodajże chyba w doliczonym czasie gry bramkę. Nie pamiętam, jaki to był mecz. Natomiast naprawdę z żoną cieszyliśmy się niezmiernie. Natomiast budowle w Szkocji są raczej nie z kamienia. Ja mieszkałem bodajże nie takim typowym z kamienia, tylko bardziej z kartonu, więc każdy krzyk było słychać. I pani sąsiadka zadzwoniła po policję, że niby mąż bije żona. Ja mam donośny głos, jeżeli się porządnie wydrę, więc sąsiedzi mogli mnie słychać. I nie było to fajne, jak pani policjantka zabrała żonę do jednego pokoju, druga pani policjantka zabrała mnie do pokoju i oskarżono mnie, czy ja przypadkiem nie biję żony. No, było to dla mnie no, niemiłe zaskoczenie, tym bardziej, że żona już była gotowa do spania w piżamie i było to niecodzienne, ale no, żona też powiedziała że oczywiście, że nie, że oglądaliśmy mecz. Wyjaśniliśmy całą sytuację, jesteśmy spisani i to było już po sprawie. Tak.